Państwa bardzo serdecznie w specjalnym odcinku programu Kurczaki w biznesie. Z tego co słyszę, uradowały się Państwa serca, bo już za chwilę przed nami człowiek, o którym to się mówi, że na kurczaczym biznesie zjadł zęby. Przed Państwem znany hodowca drobiu z Chociul, pan Józef! Witam, panie Józku! Hello, mecha ta sarenko. Dobrze, uznam, że to był komplement. Ta, łysa sarenko, to by nie był. Dobrze, panie Józku, bo słyszałem plotkę o panu. No, co, jaką plotkę? Co, pan podchuje mnie? Jaką plotkę, że co, że biegałem gdzieś, nie? A że co pan biegał, co? Że po polu biegałem. Biegał pan po polu, co? Nago? Panie Józku, biegał pan po polu nago? No, a co pan słyszał? Mniejsza z tym, ale biegał pan? A trochę, bo to... A to w jakim celu? W celu takim edukacyjnym, ogólnym, bo... No co? No bo słyszałem, że do Google będą zdjęcia robione i w sensie ktoś powiększył Chociula, a tu golasy. Jest pan na tych zdjęciach? No właśnie nie, bo od razu chciałem nagrać filmik do YouTube'a, ale tak to jest, jak się naraz tyle robi. Nie wiem, komu kamery dać, patrzę, koza stoi, broda, a za mądrą, że... Powiedz A ona B, kamerę do pyska. A ta w nogi z kamerą. Uciekła? No. I co pan zrobił? No, ja za nią. No bardzo dobrze, i co? No właśnie, tak, biegnę, biegnę i już ją doganiam i... Taki zew sportowy we mnie wstąpił i ją wyprzedził. Pan Jeszku wyprzedził ją pan? No, wygrałem. No wygrał pan, ale co z tym filmem? A co tam za film, jak ja z przodu do Lusieńki, kamerę z tyłu. Co tam się mogło nagrać? I ten film jest w YouTubie? Co pan zwariował? No. Na innej stronie. Na jakiej? Płatnej. Pan ma coś z tego, że pana film jest na płatnej stronie? Nie, co tam? Groszowe sprawy, grosz od obejrzenia, to co tam? Dużo obejrzeń było? No, ze 2 miliony, ale to... Panie Józku, to niezłą sumkę pan zarobił. No niby tak, ale to wszystko w groszach, ale nie wiadomo jak to z tego internetu wyssać teraz. Ale co? Teraz wyciągnę kamerę z internetu, mówię, oddawajcie kasę. No i co? No, szantażowałem nawet kamerę, podtapiałem w szklance z wodą. Torturował pan? No, a to z TPS-a zadzwonili, że zakłócenia mają. No dobrze, panie Józku, ale gdzie pan ten film wysyłał? No do internetu. No do internetu, ale w przeglądarkę internetową co pan wpisał? Internet. Dobrze, co panu wyskoczyło? Wikipedia. No dobrze, a na tej Wikipedii co? No się okazało, że nie ja jeden bym chciał pieniądze z internetu. Ale co tam było? Co było? No. Wikipedia. No. Ale co, główna strona czy coś konkretnego? Główna, główna pewnie. Na głównej znalazłem nawet. Pan się znalazł na głównej stronie? No, no włączył. Już tam byłem. Dobrze, panie Józku, zostawmy to, bo sądzę, że jednak prędzej czy później dostanie pan te pieniądze, może nawet przelewę panu przyślą i spokojnie pieniądze na koncie będą sobie leżały. Nie lubię, że tak spokojnie leżą na koncie. Lubię jak w porządnym banku, że jest taki chomik ładnie wyczesany, taki zrobiony, nawet budki ma na zmianę porządne, ma taki bęben, łazi, to jest podłączony do takiej karuzeli i się pieniądze kręcą. Panie Józku, pomijam chomika i tak dalej, ale po co pieniądze mają się tam kręcić? No, pieniądze trzeba obracać. Oczywiście, pieniędzy mi należy obracać. No, no wiadomo, nie jestem finansistą. To nie ma się co wymądrzeć. Obracać, to się nie obraca, no i nie ma co tu wnikać. No dobrze, panie Józku, ale to jest taki bank w ogóle, żeby była tak, karuzela? Mamy w Chociulach taki bank, z chomikiem. Jest taki bank? Jest. Jak się nazywa? MWNNR, MWNNNW, WNRSA. Może pan powtórzyć? Nie, już mogę raz dziennie, tylko już. Spaliło w mózgu to ta część. Jest bardziej pamiętam. S.A. Dobrze, panie Józku, zostawmy to, bo też nie taką plotkę słyszałem o panu. A jaką? Że pan tam na wsi u siebie w Chociulach. A właśnie. Gdzie to jest? W Google. Tak? I co tam?
Ponoć jakąś fuzję pan przeprowadzał. Fuzję to z Lusią, tak. I spryskałem kark przeciwbólowym płynem takim. Po co? No i zacząłem ją tarnosić zgodnie z przepisami BHP. Są przepisy BHP do tego? Są do tarmoszenia, bo jak na przykład są linie wysokiego napięcia, to w gumowcach trzeba tarmosić. Takie tam. Ale zatarmosiłem ją za stodołę i mówię, fuzja. Proszę się zastraszyć, mówię, spokojnie, Lusia. Wspólna siedziba, wspólny kurnik, kury, pokój, przedpokój, sypiania, lufcik, pionochron. Sypiania być może. Z takim, żeby miał na dachu taki trzy, te, żeby łapać piorunów. Trzy pioruny ma łapać naraz? Może trzy łapać naraz. To rzeczywiście takie wyższe wymagania ma pan. Tak, tak. No dobrze, panie Zbigniew, i co z tą fuzją? No nie wyszła. Ale co, dlaczego? Nie mogliśmy wybrać prezesa. To nie mogliście głosować? Głosowaliśmy 200 razy. No i co? Ja nic. No dobrze, panie Józko, nie szło się tak, nie wiem, normalnie dogadać, jak Polak z Polakiem. Jak Polak z Polakiem? Mówi, Lusia, gadaj jak normalny Polak, a ona... No właśnie, w Smoleńsku był za krótki asfalt o 3 centymetry i był na drugiej stronę wywrócony, bo odkurzali akurat. Właśnie, to jest słońce na plecie w ogóle. Na szczęście miałem przy sobie takie urządzonko, bo pół godziny gadała. Miałem urządzonko, że jak Lusia tyle gada, to jest zakładam na szczękę, jak gada, to mi się bateryjki ładują. Panie Józku, ma pan takie urządzenie? No, tyle gadała, że 3 komplety paluszków do podrażniacza dla kur naładowałem. Do czego? Podrażniacz dla kur. A co to jest? No, hiszpańscy naukowcy wymyślili. Przyznam panu, że o hiszpańskich naukowcach też nie słyszałem. No tak, bo oni tylko to wymyślili. To co to jest? I już tłumaczę. Najpierw trzeba kurczakowi wygolić 2 chłeczka na głowie. Po co? Na elektrodzie, na czepek. Idzie to do takiej czarnej skrzynki, tak się trzeba przyczaić. Pff, i kurczak 5 jajek naraz składa. Naprawdę? Już zapakowane. Panie Józku, jest bardzo fajne urządzenie. Fajne. Faktem, że kurczak ma skutki uboczne, bo później kurczak idzie taki osobiowy, to sobie drepcze za stodołę i tam sobie urządziły taki przystaneczek Woodstock. Kurczaki zrobiły przystanek Woodstock? Tak, tak. I co tam robią? Ćpają, ślizgają się na błocie, grochówkę se rozdają, mają scenę i tam śpiewają od rana do wieczora. O, co śpiewają? O, kochu dżambo. Dobrze, panie Józku, ale jeżeli to faktycznie jest taki przystanek Woodstock... No mały Woodstock. No mały, to jakieś gwiazdy też tam przyjeżdżają? No, za tydzień będzie pan Kura. Jaki pan Kura? A tak mówię, pan Kura, siadaj pan. Ale jaka kura? Jose Kura. Jose Kura tenor? No, pół kura, pół tenor. Jak to pół? No, w środku kura, a na zewnątrz tenor. Dobrze, mniejsza już o sam podział. Rozumiem, na występ się pan wybiera. Co? Akurat M jak miłość leci. Panie Józku, woli pan oglądać M jak miłość niż występ Jose Kury? No, co pan? Uzależniłem się po prostu, tak patrzę, co tam się dzieje. No nie mogę się opanować, muszę iść oglądać, patrzeć, co się tam dalej dzieje. Raz tak sobie siedzę, myślę, nie będę oglądał M jak miłość. Wyłączyłem telewizor, położyłem się na łóżku. Tak mi się lekko zrobiło. Coraz wyżej oczy, do góry, na sufit. Myślę, ciekawe, czy tak długo jeszcze. Włączyłem telewizor, dopiero przeszło. Panie Józku, co to za siła była? Szatan. Szatan, ale skąd? Z telewizji z Woroniczej, z Warszawy. Ale co u pana robił szatan z telewizji z Woronicza? Nie płaciłem abonamentu. Panie Józku, to telewizja do każdego, kto nie płaci, wysyła szatana? No. No to ilu jest tych szatanów? Jeden, ale może być w 500 miejscach naraz. Naprawdę? Po kolędzie będzie chodził. Dobrze, panie Józku, zostawmy to, bo to taki niebezpieczny temat. I wróćmy do tego urządzenia z tymi kabelkami. Dużo kabelków takich? No nie wiem, czy dużo. No, dużo kabelków, chwyt epejczyk do prosiąt. Co takiego? Epejczyk do prosiąt. Co to jest epejczyk do prosiąt? No taki pejczyk do prosiąt, tylko można do internetu podłączyć. A po co się go podłącza do internetu? Żeby go upgrade'ować. No dobrze, panie Józku, ale to
W jakim celu się aktualizuje taki pajczyk? Żeby mieć w końcu finalną wersję. Czego? Pajczyka. Ale czym to się różni? Niczym. No to po co się podłącza do internetu? No, żeby upgrade'ować. Dobrze, panie Jusku, skąd pan wie w ogóle o tym urządzeniu? No to właśnie hiszpańscy naukowcy pracują nad e-pejczykiem i prototyp przesłali. Się chlaśnie prosiaka, to aż miło. Ale panu przysłali? No przecież pan hoduje kurczaki, a nie prosiaki. Ale mam też parę krów, jak krowa na przykład tak się do szyby przyklei, to wygląda jak prosiak. Trzeba ich ogon tylko w sprężynkę zrobić i można naparzać wylezie. Panie Jusku, i tłucze pan krowę? No, taka nawet zaskoczona trochę. No nie dziwię się. No ja też nie, ona się dziwi tylko tak. A jak to wyraża? Mówiąc mu. A inne rzeczy jak mówi? I jeszcze mówi mu od tyłu. Czyli jak? Jak delfin. No był taki delfin. Był jeden delfin. Może to delfin. Panie, to ma pan krowę czy delfinem? Jedno i drugie. Jak to jedno i drugie? Zależy jaki przełącznik wcisnę. Gdzie? Na krowie. Albo na delfinie, no bo to... Ale panie Jusku, przecież krowa żyje na ziemi. Tak, a delfin w wodzie. Nie, też na ziemi właśnie. To jest podstawowy błąd w myśleniu o delfinach, że żyją w wodzie. Jak to podstawowy błąd? No taki, że... Dobrze, po kolei. Jak ten delfin wygląda? Rogi ma takie. Długi pysk. Trzy ogony chyba. Nie, to nie delfin. Nie. Dwa ogony ma tylko. I co? No i tak sobie śmiesznie biega. Dobrze, panie Jusku, o głupotach gadamy, bo nie o tym urządzeniu mówimy. A o którym? No o tym dla kurczaków. Podrażniasz dla kół. No właśnie, podrażniasz dla kół. Bo to jest fantastyczne urządzenie. No fantastyczne, naukowe. A, no właśnie. No. Pięć jajek naraz. Widzę, że się panu spodobało. No pewnie, że tak. Ja nie chcę się narzucać, ale jakby coś mogę wziąć urządzenie, przyjechać do pana, wezmę kreta i... Co pan weźmie? Kreta. Kreta? No tak wiem. Ale po co kreta? Lubi popatrzeć. Jak to lubi popatrzeć? Normalnie, siada na fotelu, kawka i się gada. Panie Jusku, ale kret nie widzą. No to widać, lubi się kawki napić. Dobrze, to proszę wziąć kreta, podrażniać i przyjechać. Dobrze, musi sobie tylko dwa kółeczka wygonić. Ale po co? No, na elektrody na czepek, nie? Ale panie Jusku, przecież pan mówił, że to jest dla kurczaków. No ale pan chciał spróbować. Ale ja nie jestem kurczakiem. Ale pięć jajek drogą nie chodzi, co? Dobrze, panie Jusku, dziękuję panu. Dziękuję państwu, wystąpił się pan. Znany pan autogrobił. Panie Jusku, dziękuję bardzo.